Halo, halo, cześć i czołem. Słuchajcie, mam taki średni miks, może nie bogaty, ale tak dużo tego trochę, znaczy dużo, średnio. Ale ten odcinek jest po prostu dla Was w podziękowaniu i dużo, dużo serduszek dla Was, dla każdej osoby osobnej, dla Was wszystkich za to, że tak piękne życzenia przesyłaliście do mnie. To jest naprawdę, no wzruszyłam się, naprawdę, bo tylu życzeń nie dostałam. Nigdy nie, więc ja Wam bardzo, bardzo, bardzo dziękuję dla każdej osoby z osobna moc serduszek. I powiem Wam, że nieraz widzę, że albo te moje komentarze nie dochodzą i albo ich nie ma, ja piszę, albo są podwójnie, albo polubień nie ma. Nie wiem, o co chodzi, więc nieraz je sprawdzam i się dziwię, przecież ja odpisałam, a tutaj nie ma. Więc dlatego pomyślałam, że tak zrobię, żeby Wam również podziękować, bo ten odcinek nie powinien zniknąć, jak nieraz z komentarzy czy polubienia. Więc bardzo Wam jeszcze raz dziękuję. Moc serduszek, co my tutaj mamy? Dwa lotki. I jeszcze może powiem odnośnie tego grudnia. Dwa lotki, czyli słoniki. U Rafała na kanale Drapane Skalpelem widziałam, że on ma siódemki fioletowe. I tak sobie myślę, kiedyś może dojdą do Gdańska. I powiem Wam, że chyba doszły. Może jeszcze ciepłe, nie? Krzyżówkę, pieniędzy jak lodu. Pieniędzy jak lodu mam, gdyż już ponieważ pani chciała się pozbyć, a ze mną jak z dzieckiem, jak u fryzjera. Także biorę. Ekstra pensja, bo też fioletowa. Perły, rubiny, bo lubię. Więc zaczniemy od maluchów. Tyle gadania. Przechodzimy do drapania. Co za rym, mamma mia. No. Także powiedzcie mi, co tam u Was? Jak Wam mija ten piękny zimowy czas? 25. Będę mówiła numery po drodze. Rozgadałam się, ale to nic. Szukamy słoni, wiadomo. Kawa ładne, to mi się podoba. Jabłko i winogrono, a jakby było, to by było dwa ziko, ale że nie ma, to nie. I lecimy dalej. I to, co chciałabym Wam powiedzieć. W grudniu się zaczyna, numer 170, zaczyna się ten sezon, gdzie ja tam będę drapać, między innymi i ten kalendarz świąteczny, jabłko, arbus. Mamy słonia. O, mamy drugiego słonia, czyli na pewno dwa złocisze. Fanfararam. O, matko kochana i córko jedyna. O, matko. Znaczy 20 złotych. 20 złotych, bo to mnoży. A, 20 zł, ale świetnie. Dwie dychy. Coś pięknego. Spodziewałam się czegoś innego. Jej, Monika, przestań już tak rymować. Ale ładnie, nie? Podoba mi się. Słoń na szczęście z trąbą, a w dół. Ale to nic, ale ładny słoń. Powiem Wam, że no. Siódemki. No, a Rafał, zobaczymy. Czy tutaj ile? Z numerem 57. Wracając do tamtego, tylko błagam, nie piszcie mi, żebym zamknęła gębę. Znaczy, wy mi nie piszecie, ale jest osoba, która tak lubi. 3, 5, 9, 4, 8, 6 i 2. Tutaj nie ma nic. W każdym razie, w grudniu mam zarezerwowane 18. Pierwszy dzień grudnia, to będzie niedziela. I po prostu widzicie, co tutaj jest. Jak będzie siódemka, to będę zdrapywać. Na razie nie ma i nie ma w ogóle. Więc lecimy z ekstra pensją, a Rafał ją lubi z kanału, numer 19, brane na czuje. A więc tak, 1 grudnia już mam tam odcinek robić z wybranymi rzeczami dla mojej mamy, 33, 31, 11 i 28, tego szukamy lub dwa razy napis, ok? A więc, o, po środku 32. Więc moja mama 19 jak numer z drapki, tam sobie wybrała, więc już jest zaklepany. 16 i 34, 15. Drugi dzień, 2 grudnia jest Madzia z kanału Alicja w Krainie Zakupów. Tam ona już sobie wybrała to, co chce, więc już jest 13, 29, obok i same. Lecimy 24, 30 i napis, czyli tutaj też nic. Więc już te 2 dni mam, ale chcę Wam powiedzieć kilka rzeczy. Jak najbardziej od 3 się zgłaszajcie, bardzo Was proszę, zachęcam do tego i oddalę. Numer 30 tym razem. I to nie jest tak, że wy macie mi coś tam wpłacać, jakieś pieniądze na zdrapkę czy coś, tylko wy po prostu, jako osoby, które patrzycie, wy po prostu piszecie mi, co byście chcieli, jeżeli chcecie brać udział w tej zabawie. I teraz 34, 19, 42 i 29. I albo te liczby, albo diament. I teraz tak. Wy mi mówicie 44, 31, może pierwsze zdrapię, a później powiem 18, 13, słonik mnie zaskoczył, 12, 25, 11, o, mamy wygraną, 29, pięknie,
24, to takie lustro. I 14 mojego Marcina, muszę zobaczyć, ale ładnie, co to główna? 200 tysięcy, tak, główna. Dobra, pod 29 jest piątak, ładnie. I wy na przykład mówicie, że chcecie zadodychać coś, nie? Zdrapkę jakąś, czy zdrapki, czy cokolwiek innego, krzyżówkę zostawimy sobie na koniec, weźmiemy perły i rubiny. Okej. I wy mówicie, że chcecie to czy tamto. I ja po prostu to drapię. Oczywiście za sobie kupuję, nie? Kalendarz, poza tym którąś waszą z waszych zdrapek i jeszcze czy coś ode mnie, czy cokolwiek innego. Tak, żeby odcinek był z 25-30 zł, nie będę szaleć. I kalendarz, bym mój Marcin kupił kalendarz na urodziny, nie? Dobra. I tak sobie się zastanawiałam, żeby to jakoś urozmaicić. Kto będzie chciał i weźmie udział w tym, czyli od 1 do 24, to będę to drapać. I kto będzie chciał wziąć udział i z tego komentarza, ja później te osoby będę brała jako losy, wylosuję i po prostu ode mnie dostanie jakiś tam upominek, oczywiście na terenie Polski, nie? Ale upominek, powiedzmy, czy magnes, czy kartkę z Gdańska, no i jakąś tam pierdółkę, może coś słodkiego, jeżeli ktoś lubi tego typu rzeczy, ok? Żeby to takie było urozmaicone. I może jakąś zdrapkę, jak ktoś będzie chciał, piątkę czy za dziesiątkę. To już się po prostu dogadamy. Ale żeby było takie też urozmaicenie. Poza tym zapraszam Was na wszystkie inne kanały. Do Madzi, bo ona będzie miała bardzo fajne też zabawę i zdrap masy i w ogóle, więc Was zapraszam. I do każdego innej osoby. To już setki razy to mówiłam, ale jednak. Fajnie by było, żeby kanały się rozkręcały. O, numer 25, ostatni Pani mi da. I tak sobie pomyślałam, tak sobie postanowiłam i już. O. I przy Was będę oczywiście wpisywać te niki, te losy, żeby się nie okazało, że albo po prostu imię, tak jak, no nie wiem. No w każdym razie, jak nie będę mogła. I przy Was będę to wszystko zapisywać, nie na live, tylko po prostu na odcinku. I nie będzie czegoś takiego, będzie jednorazowe losowanie. A jeżeli ktoś będzie chciał, powiedzmy, druga nagroda, no to dla tej osoby będę losować jakąś zdrapkę, albo ktoś napisze, że chce zdrapkę taką i taką, żeby wylosować. Koniec, kropka, tyle ogłoszeń. Ażem się nagadała. Liczb szukamy albo naszyjnika, albo pierścionka, którym noży. Nigdy nie miałam pierścionka. Znaczy tu w tej zdrapce. Bo tak to mam. Ale nie noże. 23, 26, 16, 32 i 18. No. I dajcie znać, co sądzicie. Znaczy, wiem, że chcecie takie coś, ale te osoby, które się zgłoszą. 19, 33, 34, 37 i 21. Czekajcie, muszę tylko dziabnąć, ile w moim było. Bardzo ładnie. 25. Dalej. 38. Nie mamy. 12. 11. 31. Na razie obokiem wali. 17. 24. Obokowo. 15. No same oboki. Prawie. Liczę na ten pierścionek albo na szyjnik, bo ładny jest ten. 29. 22. 14. Co to Marcin ma takie ładne te pieniądze w tym swoim numerze? 36. Nie. 27. Też obokowo. 35. Ostatnie. 28. I ostatnia. 39. Więc tutaj pusto. Y i G, czyli na puste i lecimy z krzyżówką. Dobra, nie będę Was może przybliżać. No, także od trzeciego możecie się już tam zgłaszać. Numer 96. Kto tam chce wziąć udział? R, jak ryga. Nie, jak R po prostu. No, tego u mnie w zeszłym roku nie było, bo nie wiedziałam co i jak, na czym to polega i tak dalej, jak te zabawy zrobić. Ale pomyślałam, że a co? Pobawimy się, może coś wyjdzie fajnego, może komuś się spodoba. B. No. To tak przy okazji, to jest taki odcinek jakby nad te inne, ten teraz to drapię. W. W, 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 w. To co będę mówić o tej jakby zabawie grudniowej, to się postaram nie przyspieszać. C. Ale pozostałe drapanie to raczej przyspieszę, żeby nie było za wolno i za nudno. C. E. I.
Iga, Kain, winną grona. OR. Dobra. M. Jak M. Oj, tak. Tak dumałam, dumałam, myślałam, myślałam i tak mi się, tak mi jakoś to zostało. G. Iga. To jeszcze tylko A. Powiem wam sytuację kurczaki z wczoraj? Z wczoraj. Znaczy, no, ja to w sobotę kręcę, no to z piątku, o może tak. Po jakiejś tam, jakąś tam zdrabkę byłam do odcinka, już nie pamiętam po co dokładnie. I pan, u którego kupuję, to są takie, takie jak Inmedio, nie? S. To on do mnie mówi, że tak, bo jeżeli ktoś bierze więcej zdrapek niż jeden, to jest normalnie taki hazardzista, a ja brałam dwie. I ja mówię, że o X, no to naprawdę już tylko A brakuje. I ja mówię, nie chcę nic mówić, chociaż wolałabym, ale wy macie z nas pieniądze. Bo taka jest prawda. U. Więc ja nie rozumiem, jak można do kogoś, kto bierze i kupuje zdrabki, narzekać, że kupuje te zdrabki i nazywać wprost w twarz tych ludzi hazardzistami. Bo jakiś pan był i wziął 50 słoników. Więc to już jest straszny hazardzista. Ręce opadają co do niektórych ludzi, którzy myślą, że wszystko mogą. Że mogą mówić wszystko, co im ślina na język przyniesie. I to będzie wszystko ok, to będzie wszystko w porządku. No bo przecież dlaczego nie? L. Nie mamy żadnego słowa. No, ja nie wiem. I to jest najlepsze. I ostatnia litera. O! Moc, pierwsze słowo i pewnie ostatnie. I to jest najlepsze, że ja już to słyszałam odnośnie tego, że ktoś jest hazardzistą, od żony właśnie tego pana. I dalej nic nie pomoże, że się zwraca na to uwagę. Pusto. ST. A. AST. Ręce opadają. I ja mówię, i przez takie opowiadanie, przez takie głupie gadanie, jakie właśnie w tym momencie pan zrobił, pan traci kolejnego klienta, a wiem, że wy macie z tego pieniądze, bo wy macie z obrotu. Dziękuję. I to wszystko w tym temacie. Perły, rubiny, krzyżówka, ekstra pensja, siódemki, i słonik, to nie. No patrz, Rafał, doszedł do mnie ta super siódemka, fioletowa, ale focha strzeliła. Ale mamy tak, kurczę, mamy pieniędzy jak lodu, mamy piątaka. I zaskoczenie naprawdę bardzo duże, bo dycha w słoniku razy dwa, czyli 20 złotych. Ładnie, bardzo ładnie, więc mam 25, aha, czekajcie, to wam policzę. 10, 25, 24, coś takiego, czy tak, czy brech tam głupoty. 10, 20, 2, 4, 5, 9, 20, dobra, 29, tak mi się wydaje, a dzięki temu słonikowi, co trafiłam 20, mamy 25, bardzo, bardzo, bardzo ładny wynik, naprawdę. Dobra, nagadałam się, zgłaszajcie się na grudzień, ja wam bardzo dziękuję za to, że jesteście, za to, że oglądacie i kto wyświetla reklamy, ten wyświetla reklamy, to dla nas jest pomocne, dla osób, które drapią. I za subskrypcję, za polubienia, za komentarze bardzo wam dziękuję i za tak piękny moc życzeń urodzinowych. Dziękuję wam bardzo i mam nadzieję, że jeżeli wy drapiecie, bo wszystko jest dla ludzi i każdy ma prawo, i że wygrywacie jak najwięcej. I dzielcie się tym, ile wygrywacie. I trzymam za was kciuki. Zapraszam was na inne kanały. Zachęcam was do zgłaszania się na grudzień. I do zobaczenia. Trzymajcie się. Miłego. Pa.